wylosowałem zestaw numer 8 i zacznę swoją odpowiedź od zadania pierwszego. Tutaj postaram się przybliżyć temat młodości jako czasu buntu. I chciałbym zacząć od tego, że młodość jest czasem zarówno poszukiwania, odkrywania, ale także właśnie buntu, który najczęściej przejawia się przeciw zastanym wartościom. To prowadzi do sporów międzypokoleniowych, ponieważ przedstawiciele młodego pokolenia nie akceptują porządku świata, który jest już ustalony przez starsze, przez swoich poprzedników, a ich niezgoda przejawia się zazwyczaj w sposób wyrazisty i dosadny. Bunt przedstawiony jest w Przedwiośniu Stefana Żeromskiego. Główny bohater Cezary Baryka do momentu, gdy ojciec sprawuje nad nim pieczę, jest posłusznym i potulnym chłopcem. Sytuacja w domu Baryków zmienia się natomiast wraz z sytuacją historyczną, a myślę tutaj o wybuchu Wielkiej Wojny w 1914 roku, która to rujnuje dotychczasowy porządek świata. Dla Polaków jest to okazja do odzyskania niepodległości i takich realnych szans i nadziei na to odzyskanie niepodległości. Natomiast dla świata jest to sytuacja krytyczna, ponieważ dotychczasowy porządek zostaje zburzony. W wyniku wybuchu Wielkiej Wojny powołanie do wojska otrzymuje ojciec Cezarego Baryki. I od tego momentu sytuacja w domu Baryków zmienia się diametralnie, ponieważ bez twardej ojcowskiej ręki chłopak korzysta z nieograniczonej wolności. Zaczyna fascynować się dodatkowo ideami rewolucji październikowej, która chce wprowadzić nowy porządek w świecie i doprowadzić do zmiany ustroju. Rewolucjoniści szybko pozyskują skłonną do buntu młodzież, a ich ideologia oparta na dążeniu do obalania starego porządku znajduje uznanie również Cezarego Baryki. Przejawem buntu bohatera jest odrzucenie dotychczasowych wartości. Cezary zaniedbuje obowiązki szkolne, nie uczęszcza na zajęcia, a dodatkowo sprowokowany przez kolegów atakuje dyrektora szkoły. Dodatkowo Cezary posuwa się nawet do poinformowania władz o ukrytym majątku jego rodziny. Przez to jego matka trafia na przymusowe roboty, w wyniku których traci życie. To wydarzenie, a także widok niewinnych ofiar rewolucji w Baku sprawiają, że Cezary zmienia swoje spojrzenie na świat i dochodzi do tego, że jego dotychczasowe działania nie były słuszne, co sprawia, że potem sprzeciwia się programowi polskich komunistów, który reprezentuje Antoni Lulek. Po przyjeździe do Polski Cezary nieco tłumi swoją naturę buntowniczą. Skupia się on na działaniach na wielu płaszczyznach, między innymi zapisuje się na studia, bierze udział w wojnie polsko-bolszewickiej, ale także zdobywa pierwsze doświadczenia miłosne. Jednak ostatnia scena Przedwiośnia dowodzi, że Cezary o swojej buntowniczej naturze nie zapomniał, ponieważ nie akceptuje on w pełni żadnego z programów politycznych odradzającej się Polski. Daje temu dowód w ostatniej scenie, odłączając się od tłumu. Jest to przykład niezależności Cezarego Baryki, który udowadnia swoją historią, że bunt jest niejako wpisany w młodość i jest potrzebny do ukształtowania ludzkiej osobowości. Przejdę teraz do zadania drugiego i tutaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, czemu służą ukazywane w kulturze obrazy idealnego świata. I zacznę od tego, że marzenia o idealnym świecie są wpisane w ludzką naturę i wynikają z tęsknoty za utraconym rajem. Idealny świat jest doskonały, ludzie w nim są szczęśliwi, żyją w harmonii ze sobą, w zgodzie z naturą. A obrazy idealnego społeczeństwa kreowane są po to, by wskazać ludziom wzory do naśladowania. Czyni to Ignacy Krasicki w Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki. Tutaj jako wzór państwa Krasicki stawia wyspę Nipu. Jest to miejsce akcji znacząco usytuowane z dala od cywilizacji, przez co występuje tutaj brak możliwości powielania złych przykładów z innych państw. Wszyscy Nipułanie dysponują takim samym majątkiem, kawałkiem ziemi, a ponadto mieszkańców nie różnicuje ubiór. Posługują się prostym i nacechowanym dodatnio językiem. Nipułanów
nie obowiązuje prawo, bo jedyne jakie jest i jedyna zwierzchność, jaka istnieje, to zwierzchność rodzicielska, dlatego że nipułanie prawa nie łamią, przez to też prawników nie potrzebują innej zwierzchności nad sobą, oprócz właśnie naturalnie występującej władzy rodzicielskiej. Ich relacje pomiędzy gospodarzami a służbą są oparte na wzajemnym szacunku i istnieje tam ten system prawny oparty na sprawiedliwości. I tutaj przywołam cytat. Człowiek jednakowo z drugim człowiekiem rodzący się nie może, a przynajmniej nie powinien, by sobie przywłaszczać zwierzchności nad nim. Wszyscy są równi. Ignacy Krasicki, kreując tutaj ten nipułański styl życia, wskazuje, że może on stać się wzorem do naśladowania współcześnie mu żyjących ludzi. Innym przykładem może stać się pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Jest on ukazany, tam Litwa jest ukazana właśnie jako idealny kraj lat dziecinnych. Mickiewicz, ukazując życie na litewskiej wsi w zgodzie z naturą, podkreśla dbałość o tradycje zarówno narodowe, jak i szlacheckie oraz dobre obyczaje, które łączą się z nowością wprowadzoną przez Tadeusza, czyli z tym demokratyzmem, który się przejawia w jego osobie. Przez to Mickiewicz pokazuje, że na starych, dobrych zasadach ustalonych, szlacheckich, można zbudować nowy społeczny ład w obrębie właśnie tej starej kultury. Obydwa te przykłady ukazują, że wzorce wskazywane przez literaturę są nieosiągalne, natomiast można się do nich zbliżać i sama praca nad tym zbliżaniem się do ideału do niego nas przybliży. Dziękuję. Dziękujemy. Przejdziemy do pytań. Dobrze, Mateusz, to zacznę ja i mam takie pytanie dotyczące przedwiośnia. Jak sądzisz, jak doświadczenia młodości wpłynęły na stosunek Cezarego do Polski i do patriotyzmu? Jakbyś uzasadnił odpowiedź? Uważam, że te doświadczenia wpłynęły na tę wizję polskości Cezarego pozytywnie, ponieważ od najmłodszych lat w domu Baryków była dbałość o to, aby polskie tradycje, kultura, język przetrwały, gdyż Cezary na co dzień uczęszcza do rosyjskiej szkoły, przebywa w rosyjskim społeczeństwie, dlatego nie trudno było o to, aby tą polskość w domu Baryków zagubić. Natomiast ojciec Cezarego dba o to, aby w domu mówić po polsku i te polskie zwyczaje, tradycje kultywować, co moim zdaniem potem wpłynęło na obraz polskości Cezarego, a również opowieści ojca o szklanych domach, w które Cezary się angażuje. Jest osobiście zaciekawiony tym tematem, a także ma nadzieję, że te szklane domy w Polsce ujrzy. Dlatego, gdy do Polski już przyjeżdża, to jest to jego rozczarowanie widoczne, że tych szklanych domów nie ma. Jest ojcem rozczarowany, taki zażenowany, że został przez ojca w pewien sposób oszukany. Natomiast on w Polsce pozostaje, angażuje się w wojnę polsko-bolszewicką, co też można uznać za przejaw jego patriotyzmu. Dziękuję. To przejdziemy do pytania drugiego. Na podstawie omówionych tutaj tekstów wyjaśnij pojęcie utopii. Sama utopia mi osobiście kojarzy się z renesansem i z Tomaszem Morem, który o utopii w swoim dziele o tym samym tytule pisze. I utopia, co przedstawia tekst Ignacego Krasickiego, jak i przykład pana Tadeusza, na który się powołałem, wskazuje idealny świat, taką pewną Arkadię, gdzie panuje ład, harmonia, porządek, gdzie nie trzeba martwić się o jakieś problemy. Ludzie między sobą są na równym stopniu, ich relacje przebiegają na pozytywnym gruncie. I dlatego utopia jest idealnym założeniem, moim zdaniem nierealnym do osiągnięcia. Wszystko?
Tak, dziękuję. To jeszcze mam jedno pytanie. Powiedz mi, czy chciałbyś żyć na wyspie Nipu? Uzasadnij odpowiedź. Nie chciałbym, dlatego że dla mnie porządek taki utopijny, który został właśnie stworzony przez Krasickiego, jest czymś nienaturalnym. Uważam, że pewne takie tak zwane nierówności społeczne istnieją i będą istnieć. Jest to jakiś naturalny porządek. Tutaj przywołam taki przykład czysto ekonomiczny. Nie wyobrażam sobie, żeby pracownik, który sporządza jakąś formułę dokumentów oraz dyrektor firmy, który tymi dokumentami rozporządza w sposób odpowiedni, żeby firmą zarządzać, zarabiali tyle samo, ponieważ wartość ich pracy jest zupełnie inna. Dlatego uważam tutaj, że pewne różnice społeczne, które istnieją, są czymś naturalnym i nie da się tego wyeliminować. I dobrze, że taka hierarchia społeczna, która jest, istnieje, bo wprowadza to też pewien ład i porządek w świecie. Wszystko? Tak, dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.